Dzień dobry, tu Gdańsk. Witamy Państwa o poranku. 7.04. O tej godzinie dzisiaj wstało słońce, ale będzie go w ciągu dnia jak na lekarstwo. Jeżeli ktoś szuka śniadaniowych inspiracji, to my dzisiaj polecamy jajka, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień właśnie jajek. Weronika Wigus, Piotr Świący, zapraszamy Państwa na nasze poranne spotkanie, ale nie tylko o jajkach. Dzisiaj w programie między innymi mówić będziemy o prawdziwym wysypie nie grzybów, ale premier teatralnych. Będziemy także mówić o filozofii. Może nie będziemy filozofować, ale trochę spróbujemy. O tej filozofii opowiemy. W programie będziemy mówić o złości i dobrodziejstwach filozofii. Opowiemy o projekcie fotograficznym Blizność i zaprosimy na koncert Krystynę Stańko i zespołu Kombi z cyklu Głos dla Hospicjum. Zajrzymy również do trójmiejskich teatrów i opowiemy o premierowych spektaklach. No właśnie, proszę Państwa, temat niewyczerpany, możemy długo o tym mówić. Teraz spojrzenie filozoficzne, oczywiście nie tylko na jajka, ale zapytamy również i o to. Adam Young, filozof, trener umiejętności interpersonalnych. Marcin Wróbel, filozof, absolwent studiów doktoranckich filozofii i nauczyciel. No właśnie, to najpierw ja zapytam może właśnie takie filozoficzne, skoro mamy możliwość zadania filozofom takiego pytania. Co było pierwsze, jajko czy kura? A to jest łatwe pytanie. Hezjoda najpierw pojawiło się jajko, które znosiło noc i z tego jajka wykluł się cały świat, więc tak by mitologicznie nie ma problemu. No ewolucyjnie gady z naszą jajka są starsze od ptaków, więc jakby najpierw jajko. No tak, ale żeby było jajko, to musiała być kura. A to kura musiała wyewoluować z czegoś innego, co urodziło się z jajek. Trudne było pytanie, co było najpierw, jajo kurze czy kura? Tak, to jest i co było wtedy? Jaka no, tutaj trudno powiedzieć. Pewnie kura. Prawdopodobnie kura. Czyli dlaczego nie mamy prawdopodobnie kura? No bo ktoś to kurze jajo musiałby znieść. Tak. No tak, bo musi być kurze, a to pierwsze, które było tym pierwszym, nie pochodziło od kury. Nie, tak, na pewno nie było. W sensie jajka występowały na ziemi dużo wcześniej niż ptaki, to jest dosyć taka dobra forma, dobra ewolucyjny pomysł na się zwierząt. Pytanie dotyczące tak, tego tematu? Ja jeszcze chciałabym zapytać, czy panowie też macie takie wrażenie, że jajka nas rozśmieszają? Że nawet w takim słowie, no tak lingwistycznie, że one są po prostu śmieszne. Ale może filozofów nie rozśmieszają. No, rozśmieszają się, pojawiały wielokrotnie, rzucano filozofów jajkami, w historii było tego mnóstwo. Ja myślę, że one są śmieszne, trochę jak gruszki, bo nie wiadomo jakiego są kształtu, ale są takie obłe i przyjemne do tak, oka, ale nie pasują do tego świata w ogóle. Filozofia to greckie słowo, prawda? Tak, tak. Miłość mądrości. Umiłowanie mądrości. Umiłowanie mądrości. Gdyńska Fundacja Wademekum organizuje spotkanie właśnie filozoficzne, zatytułowane Wszystko jest filozofią, edycja trzecia. To spotkanie już najbliższy poniedziałek o 18:00 w ciekawym miejscu, bo w Teatrze Gdynia Główna. Ja zacytuję może, jeżeli pozwolicie, temat tego spotkania i bardzo poproszę o przybliżenie nam szczegółów. Postęp naukowy w świetle empirycznych badań nad nauką, kryzys replikacyjny. Wszyscy kojarzą naukę z nowymi technologiami, z takim postępem typu mamy teraz szybsze samochody, teraz mamy testy, które jeżdżą bez paliwa na prąd i tak dalej. Natomiast są inne kryteria, które mówią, że nauka jakby służy jakimś postępowi, zaufanie społeczne, zadowolenie ludzi, jakby umiejętność racjonalnego podejmowania jakichś decyzji. To jest tylko technologia. No i jakby tutaj autor tego wystąpienia będzie spytał jakby o to, czy ten postęp jest rzeczywiście takim fantastycznym plusem i cywilizacyjnym zdobyczą, czy może nie. Jeszcze dopytam ten replikacyjny. Tak, żeby właśnie rozbroić to takie dziwne słowo. Dużym problemem w nauce, z którego wydaje mi się dosyć rzadko zdajemy sobie sprawę, jest to, że bardzo trudno jest dokonać replikacji badania, czyli dokonać odtworzenia badania. W sensie często mamy jakieś doniesienia prasowe na przykład, że naukowcy odkryli to czy tamto, a najczęściej amerykańscy. Amerykańscy naukowcy. Tymczasem jest dużym problemem i to jest problem filozoficzny z dziedziny filozofii nauki, a że badania, kiedy się je powtarza, na przykład na innych warunkach, inna grupa badawcza, a po prostu nie wychodzą, wychodzą rzadko. Inne wyniki. Inne wyniki i to jest jedna z przesłanek, żeby podważyć taką może niewiarygodność nauki, bo nauka jest wiarygodna, ale pewnego rodzaju pewność, żeby zachować większy sceptycyzm. I właśnie trochę o tym będzie to spotkanie, a jakby autor będzie się starał rozbroić ten taki pomysł, że nauka jest doskonałe źródło poznania i że wszystkie takie przewidywania naukowe, szumne na temat przyszłości, nie wiem, robotów, sztucznej inteligencji, z którymi się często spotykamy, są taką jednoznaczną drogą ku przyszłości. W sensie, wniosek może być taki, że nowe technologie, postęp techniki potrzebuje filozofii.
która trochę trzyma pieczę nad tym wszystkim. Tak, dawno temu filozofia była takim jakby zbiorczym konglomeratem wszystkich nauk, dzisiaj to jest niemożliwe, ale daje taką bardzo ogólną optykę, jest taki holistyczny sposób myślenia i jakby te poszczególne wyniki naukowe powinny gdzieś tam pasować do siebie, w jakiejś wspólnej wizji. No i tak jakby filozofie powie nauki są. A skąd się wzięło to powiedzenie, no taki o zabarwieniu pejoratywnym, jak panowie się do niego odnoszą, przestań filozofować? No, że ktoś jest odrealniony i w ogóle nie patrzy, co się dzieje wokół siebie, tylko myśli o jakimś trudnym. Ale to źle, że filozofujemy? Nie, no dobrze, tylko nie zawsze jest na to dobry moment. Tak, to zależy od sytuacji, w sensie zwykle to jest korzystamy jakby z tego powiedzenia, kiedy jest sytuacja taka dosyć mocno praktyczna, a i ktoś się, powiedzmy, rozwodzi na taką szeroką wizję filozoficzną, co może przeszkadzać. Jeśli na wszystko jest czas i miejsce i wydaje mi się, że na filozofię także, ale jakby nie w każdej sytuacji życiowej to jest najlepszy pomysł. Projekt Wszystko jest filozofią. Trzecia odsłona tego projektu to są spotkania, to są warsztaty. Kiedy będzie można wziąć się w tym udział i kto może się z Państwem spotkać? To może Adam, żeby był w projekcie. No jasne. Wziąć mogą oczywiście udział wszyscy. Projekt jest w pełni bezpłatny. Mamy dwa typy spotkań. Są warsztaty, na które prowadzimy zajęcia. One odbywają się w kawiarni, księgarni Wademekum w Gdyni. I tam po prostu z uwagi na to, że miejsce jest dosyć ograniczone, wejdzie tak maksymalnie może 40 osób, to po prostu prowadzimy zapisy. Trzeba się wcześniej do nas zgłosić, na przykład wysłać nam maila albo do nas zadzwonić. I to wystarczy. Na miejscu mamy poczęstunek, świetną dyskusję filozoficzną, pracę nad jakimś tekstem. Tymczasem na takie spotkania większe, takie jak to, które teraz będzie w poniedziałek, które organizujemy na zewnątrz, w takich większych miejscach, które po prostu są lepiej przygotowane do odbioru większej liczby ludzi, a po prostu wystarczy przyjść i to tyle. Zastanawiam się, kto sięga po tego rodzaju wiedzę, kto sięga po filozofię właśnie podczas tych spotkań. To jest trzecia odsłona, więc już pewnie jest jakaś świadomość, komu dedykowane są te spotkania. To są też ludzie, którzy w ogóle nie są związani w jakikolwiek sposób z filozofią. Celowaliśmy w różne jakby docelowe grupy i objawiły się takie trzy, mi się wydaje. Są to albo zainteresowani uczniowie, czy studenci, którzy jakby szukają swojego miejsca. Są to ludzie, którzy po prostu lubią dyskutować i to jest ich dany temat, bo co roku mamy inne ramy i dane spotkania są tematycznie jakby różne. I mamy też taką stałą grupę ludzi w takim wieku emerytalnym, którzy lubią zajmować się czas czymś konstruktywnym, przychodzą, dyskutują, czytają i jakby oni najaktywniej się w ogóle udzielają. A która grupa dla panów jest najbardziej interesująca? Która jest największym wyzwaniem? No to myślę, że ci najstarsi państwo, bo oni wszyscy mają skrystalizowane poglądy, często są odczytani, świetnie się orientują, rzucają przykładami z historii albo własnego życia, które nam trudno powiedzieć, że jesteśmy młodsi. Czyli filozofia to też jest ten bagaż doświadczeń. Doświadczenie, tak? Jak najbardziej. Ale jakby świetną rzeczą jest to, że mamy uczestników z wszystkich grup wiekowych i to jest naprawdę bardzo przyjemne. No to jeśli ktoś z Państwa chce troszeczkę właśnie podyskutować, porozmawiać, w tym momencie też pofilozofować, bo tutaj to jest dozwolone, to zapraszamy, tak? Przypomnijmy, gdzie i kiedy. Tak, najbliższe spotkanie będzie już w ten poniedziałek o 18 w Teatrze Gdynia Główna. To jest teatr na dworcu w Gdyni, w podziemiach. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Państwa oczywiście zachęcamy bardzo gorąco, polecamy tę inicjatywę. Przypomnijmy, projekt Wszystko jest filozofią, edycja trzecia, organizowany przez Gdyńską Fundację Wademekum. A my teraz zaglądamy do portali internetowych.